Ten facet, Richard Nixon, prezydent Stanów Zjednoczonych, około 50 lat temu rozpoczął wojnę z narkotykami. A tak naprawdę wojnę z osobami, które używają narkotyków. I najwyższy czas z tym skończyć. Dlatego w najbliższy weekend, właściwie już jutro, zapraszamy na Marsz Wyzwolenia Konopi, gdzie dzięki Fundacji Edukacji Społecznej będzie można za darmo i anonimowo wykonać szybki test w kierunku HIV, HCV i kiły, a razem ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki można skorzystać z darmowych i anonimowych porad prawnych. No, a w niedzielę wybory do Europarlamentu. Tam decyduje się m.in. o dekryminalizacji, testowaniu składu substancji na festiwalach i legalizacji medycznych psychodelików. Także jeżeli zależy Ci na tym... W ten weekend możesz pokazać swój stosunek do racjonalnej polityki narkotykowej.